ekonomicznie. Które zostały tutaj wspomniane, bardzo, bardzo wysokim odczytem i również tą strukturą za cały rok. A poza tym GUS publikował oczywiście dane za pierwszy, drugi, trzeci kwartał, w związku z czym mogliśmy oszacować, jakie to tempo wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale było. No i wyszło nam, że jest to powyżej 5% wzrost. Przy czym oczywiście tutaj należy podkreślić, że zakładamy również, że Główny Urząd Statystyczny nie skorygował danych za te właśnie pierwsze trzy kwartały, a tak mogło się stać. Za szybko gada i nie ma tej dykcji. Dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski dotyczące eksportu i importu w grudniu i tam okazało się, że jest dosyć duża dziura właśnie w tym handlu zagranicznym, więc to prawdopodobnie spowoduje, że wkład eksportu netto tak zwany, czyli różnica między eksportem i importem w czwartym kwartale będzie ten wkład ujemny, no więc jest ryzyko, że może być nawet lekko poniżej 5%, jeżeli te wszystkie czynniki, o których mówiłam wcześniej, by zaistniały. Byłoby to zaskoczenie. Byłoby to, no, może tak nie do końca zaskoczenie, jeżeli właśnie weźmiemy pod uwagę te czynniki, o których mówiłam, ale ogólnie rzecz biorąc spodziewamy się, że rzeczywiście tempo wzrostu wysokie. Jeżeli by było powyżej 5%, no to najwyższe od chyba czwartego kwartału 2015 roku. I co istotne, z danych rocznych wynika, że bardzo i solidnie przyspieszyły inwestycje w czwartym kwartale. Tutaj myślę, że mimo wszystko dynamika będzie jednak bardzo wysoka i może dwucyfrowa. No i to jest bardzo oczywiście dobra informacja z punktu widzenia tego roku. No właśnie, panowie, te słynne inwestycje, o których długo się mówiło, że one nie rosną. Gospodarka była nakręcana, napędzana przez wydatki konsumentów. Inwestycje, zdaje się, odbiły. Czy wróciło w takim razie zaufanie do gospodarki? Czy przedsiębiorcy zaczęli na tyle ufać, że zaczęli także swoje prywatne pieniądze inwestować, na przykład w nowe fabryki czy w nowe linie produkcyjne? A to przecież wpłynęłoby na taki długoterminowy wzrost polskiej gospodarki. Paweł Majtkowski. Czy zaczęli ufać? Trudno nam bardzo chyba odpowiedzieć na to pytanie jeszcze. Problem... Ale zgodzicie się państwo, że to zaufanie jest istotne. Znaczy ja bym powiedział tak, odkładać inwestycje, znaczy w gospodarce jest tak, że odkładać pewne inwestycje przy tak wysokim tempie wzrostu można przez pewien czas, ale w którymś momencie po prostu trzeba w końcu zacząć inwestować, więc nie wiem, czy no bo jest nawet więcej, jeśli... jest więcej zamówień, trzeba te zamówienia realizować. Tak, zdecydowanie, więc jeśli nawet zobaczymy ten odczyt wzrostu w inwestycjach, to do dyskusji takiej trochę akademickiej o zaufaniu, no nie wiem, czy do końca jesteśmy już przygotowani. Ja sądzę, że jeżeli zobaczymy taki poważny wzrost i on będzie długoterminowy, wtedy będziemy mogli chyba tak obiektywnie powiedzieć, że jakieś zaufanie się pojawiło. Zresztą ten problem z inwestycjami, no tutaj on się pojawia w bardzo wielu miejscach na świecie. Firmy raczej trzymają pieniądze, nie do końca są gotowe do inwestowania i to jest dzisiaj problem, który już od kilku lat obserwujemy na całym świecie. Więc kwestia zaufania i inwestycji to jest też dosyć, jak sądzę, ciekawa dyskusja akademicka tak naprawdę. Zastanawiam się, czy Olaf Wojak jest spokojny o kondycję polskiej gospodarki. Zawsze może być lepiej, ale pewnie wskaźniki no, są obiecujące i budują to zaufanie zarówno polskich przedsiębiorców, jak i inwestorów zagranicznych. Natomiast można zawsze lepiej i trzeba lepiej i ważne jest, aby wyznaczać kierunki na przyszłość. Przypomnę tutaj, że Centrum im. Adama Smitha złożyło projekt prezydentowi i propozycję czegoś, co już funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, wprowadzone przez prezydenta Trumpa i sprawdziło się, aby upraszczać nasze prawo, które jest nadal skomplikowane i które utrudnia realizację tych inwestycji, o których mówimy, bo mieć zaufanie to jedno i pieniądze, a drugie to jest móc je płynnie realizować. Dzisiaj mamy tak wiele barier biurokratycznych na drodze do realizacji wszelkich inwestycji i rozwoju, że państwo polskie musi zacząć myśleć nie w perspektywie kwartału, pół roku czy roku, tylko lat o tym, jak zmieniać polskie prawo i żeby je upraszczać i żeby było to możliwe, najprostsze, co można zrobić, zastępować dwa przepisy jednym. Czyli dwa prawa jednym, dwie ustawy jedną. Cały czas redukować tak, aby to prawo w końcu było na tyle proste, żeby każdy mógł przejrzyście je rozumieć bez pomocy prawnika, księgowych i interpelacji urzędów skarbowych. To jedna z najważniejszych informacji, w pewnym sensie polityczna, ale z bardzo konkretnym tłem gospodarczym, dotyczy tego, że jest nowy dokument Komisji Europejskiej dotyczący przyszłego unijnego budżetu, a w nim ma się znaleźć uzależnienie wypłaty funduszy od praworządności. O tym mamy się dowiedzieć dzisiaj. Dzisiaj ten dokument mamy poznać. No właśnie, sporo mówiliśmy teraz o tym, jak gospodarka się rozwijała, jak się będzie rozwijała, jakie są te perspektywy. Czy finansowanie unijne dotąd rzeczywiście było takim istotnym zastrzykiem dla rozwoju polskiej gospodarki? Czy można powiedzieć, że gdyby okazało się, że tych funduszy jest mniej, to kondycja polskiej gospodarki wyraźnie by się pogorszyła? Pani Moniko.
No więc oczywiście fundusze unijne miały bardzo duży wpływ na rozwój polskiej gospodarki i mają nadal. I to widzimy nawet na danych bieżących. Da się to policzyć? Jaka część na przykład wzrosła? Jeżeli chcemy mówić o statystykach, to wystarczy spojrzeć na rok ubiegły, gdzie w sytuacji, kiedy fundusze unijne jeszcze nie ruszyły, jeszcze to wszystko było, no powiedzmy, w powijakach albo rozkręcało się bardzo powoli, inwestycje nam w gospodarce po prostu spadły. W tej chwili w roku 2017, to był rok 2016, spadek inwestycji w gospodarce. Rok 2017 przyniósł już odbicie w tych inwestycjach, chociaż ono było przez te pierwsze trzy kwartały jednak wolniejsze niż się wszyscy spodziewali, bo cały czas właśnie te fundusze jeszcze też nie były no tak dostępne szeroko, jak byśmy chcieli. No i to właśnie pokazuje, że brak tych funduszy unijnych no, mocno wpływa na nasze procesy inwestycyjne w gospodarce, a w szczególności na procesy inwestycyjne tych wszystkich jednostek publicznych, bo to właśnie inwestycje publiczne, czyli w drogi, w infrastrukturę, powodowały, tak, że te inwestycje w ogóle ruszyły. Sektor prywatny no, też ma dostęp oczywiście do środków unijnych, ale no, ewidentnie się tutaj wstrzymywał, więc nam na razie nie grozi, że tak powiem, jakieś tutaj wyhamowanie. Ja wręcz oczekuję, że te inwestycje w tym roku właśnie mogą nabrać naprawdę dużego tempa i jeszcze to się może przeciągnąć na rok kolejny, bo ta perspektywa jest do roku 2020 w tej chwili i te środki na pewno jeszcze będą potem wykorzystywane przez kolejne, powiedzmy, dwa lata. No ale oczywiście i w mediach, i w ogóle w przestrzeni publicznej zadają sobie wszyscy to pytanie, co się wydarzy, jeżeli tych środków unijnych już w kolejnym budżecie właśnie będzie mniej, bo będzie ich na pewno mniej, no dlatego że chociażby Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i po prostu siłą rzeczy środków do podziału będzie miał. Oprócz tego są oczywiście jeszcze różne inne pomysły. Więc środków będzie mniej i teraz dużo zależy od tego, jak my wykorzystamy te środki, które w tej chwili mamy dostępne. W jakim kierunku to pójdzie? Czy to pójdzie no, między innymi w nowe technologie, w innowacje, które byłyby taką podstawą i bazą do tego, żeby ten wzrost gospodarczy w kolejnych latach, już przy mniejszym udziale środków unijnych, no, zapewniał nam jednak ten długotrwały wzrost gospodarczy. Panowie, czy wy drżycie o stan polskiej gospodarki, kiedy funduszy unijnych będzie mniej, a będzie ich rzeczywiście mniej, tak jak pani Monika mówi, to jest pewne, bo Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, więc tego, kto dokłada, dorzuca do tego worka z pieniędzmi o jednego istotnego płatnika netto, będzie mniej, to z jednej strony, a z drugiej strony Polska statystycznie stanie się w unijnych zestawieniach bogatszym krajem. Ten benchmark, prawda, się zmieni, bo wyjdzie kraj bogatszy, więc automatycznie Polska, która była stosunkowo biedniejsza, kiedy Wielka Brytania była brana pod uwagę, wskoczy na trochę wyższy szczebel. Naturalnie będzie nam się tych pieniędzy mniej należało. Czy to oznacza jakieś istotne spowolnienie wzrostu polskiej gospodarki? Paweł Majchrowski zaczął. To Paweł Ja zacząłem, bo chciałem nawiązać trochę do tego, co Olaf jak powiedział wcześniej, że te 5% to jest, że chcielibyśmy mieć więcej. Nie moglibyśmy się rozwijać w takim tempie, gdyby nie fundusze unijne. To znaczy, jak mówimy, że chcielibyśmy więcej, to, no, to jest trochę tak niestety, że dzisiaj bez funduszy unijnych takie tempo byłoby niemożliwe. Zresztą tak jak moja przedmówczyni mówiła, w zeszłym roku żeśmy drżeli na początku roku o to, co się będzie działo. Pytaliśmy, kiedy te inwestycje unijne w końcu ruszą i kiedy będziemy mogli to zobaczyć na odczytach produktu krajowego brutto. Teraz już widać, że możemy to odczytać, no ale drżymy o tą kolejną perspektywę w gruncie rzeczy. Te pieniądze teraz będą, powinniśmy rozwijać się dosyć szybko, ale to są dwa elementy, rzeczywiście to, o czym pan powiedział, panie redaktorze. Z jednej strony będziemy mieli, generalnie w budżecie unijnym będzie mniej pieniędzy, prawdopodobnie nasz udział w tym budżecie też spadnie. No i to pytanie, które się pojawiło, czy w związku z perturbacjami o charakterze politycznym, które mamy dzisiaj w Polsce, nie będziemy mieli tych pieniędzy jeszcze mniej. No, były takie opinie, niektórzy politycy, François Hollande, pamiętam, zdaje się, miał powiedzieć, wy macie swoje zasady, my mamy swoje pieniądze, to my mamy pieniądze, prawda? Więc być może rzeczywiście ta polityka gdzieś na pieniądze będzie wpływała. Ja myślę, że zdecydowanie, to znaczy ciężko z jednej strony, to tak nie tylko w polityce gospodarczej, to także w życiu ciężko jest komuś z jednej strony uderzać kogoś w jeden policzek, a z drugiej strony wkładać mu rękę do kieszeni i chcieć od niego, żeby ułożył te środki, które posiada na to, co robimy. Więc tu politycznie ta dyskusja o tym nowym budżecie też będzie trudna, bo te argumenty, które pojawiały się bardzo silne, które myśmy wykorzystywali w dyskusji o poprzednim budżecie, o tym, że to jest taki nowy plan Marshalla, że potrzebujemy tych pieniędzy do tego, żeby doszusować do poziomu, żeby dogonić. No, dzisiaj wiele z tych argumentów znika, bo my się w wielu miejscach izolujemy. No i
ciężko nam będzie używać choćby tych argumentów, nie wiem, związanych z konwergencją. No, będzie na pewno to ciężka dyskusja. Klimat negocjacyjny się być może odrobinę... Tak, i to, o czym dzisiaj rozmawiamy, no, ewidentnie pokazuje, że to, jak będą wyglądały te negocjacje, to niejako będzie taka mapa drogowa naszego oczywiście ja bym bardzo chciał, żebyśmy my te pieniądze wykorzystali tak dobrze, żebyśmy już w następnej tutaj perspektywie budżetowej mogli powiedzieć, że te pieniądze nie będą tak bardzo łożyć na wzrost naszego produktu krajowego brutto. Ale kwestia jest taka, że w gruncie rzeczy to negocjacje budżetowe będą w dużym stopniu kształtować to, jak się będzie rozwijał nasz produkt krajowy brutto w kolejnych 10 latach. Z tego, co słyszę, Paweł Majtkowski, szanowni państwo, drży o przyszłość polskiej gospodarki, gdyby zabrakło funduszy europejskich. Czy Olaf Wojak także drży? To pytanie za chwilę zadamy. Muszą państwo jeszcze chwilę poczekać. Czy drży o przyszłość polskiej gospodarki, gdyby funduszy unijnych było trochę mniej? No tutaj mowa jest w tej chwili o uzależnianiu tych kwot wypłacania od takiego słowa, które jest bardzo giętkie, od praworządności, którą... No pytanie, kto ustala tą praworządność i kto deklaruje, jaka ona ma być, bo ja mogę mieć zupełnie inny sposób postrzegania praworządności, aniżeli Komisja Europejska. Ale jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i wiadomym jest, że Komisji Europejskiej po prostu kończą się pieniądze, mimo tego, że od 2015 roku ma największy dodruk pieniądza. Więc... Nie, no... Kto jak kto, ale Centrum imienia Adama Smitha powinno wiedzieć, że to nie są pieniądze Komisji Europejskiej, tylko to są pieniądze obywateli Unii Europejskiej i kończą się, w tym sensie będzie ich mniej, tak jak mówiliśmy, no bo w Wielkiej Brytanii w perspektywie nie będzie. Kiedy mamy dodruk, to w tym momencie każdemu u nas ubywa pieniędzy, mimo tego, że mamy ich fizycznie tyle samo kwotowo, to okazuje się, że są mniej warte i rynkowo już nie możemy za to nabyć tego samego, co przed dodrukiem. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że no, będzie tych pieniędzy po prostu mniej, tak jak ustaliliśmy. Nie, to jest oczywiste. No, każdy twór, który bazuje na socjalu, który myśli i promuje się rozdawnictwem, no, musi upaść. I w tym wypadku mówimy o tym, że po prostu twór Unii Europejskiej w ogóle, który opiera się na rozdawnictwie pieniędzy, a nie na twardych zasadach rynkowych, na budowaniu faktycznie sojuszy handlowych i rynkowych, po prostu pęka. I jeżeli nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze, a w tym wypadku najbardziej spektakularne cięcia finansowe, uzasadnione ekonomicznie, bo nie mają na nie pieniędzy, będzie można naprawiać przez decyzje polityczne. Więc decyzją polityczną utnie się nam finanse, a uzasadniać się będzie to ekonomicznie. To teraz decyzje polityczne, które mają ułatwić, uprościć życie gospodarcze, tak by ta gospodarka się szybciej rozwijała. Tutaj u nas w kraju Senat ma się dzisiaj zająć tak zwaną konstytucją dla biznesu. W gruncie rzeczy to 5 ustaw, które regulują prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Czy rzeczywiście państwo wierzą, że to jest takie rozwiązanie, tych 5 ustaw, które no, ułatwią życie gospodarcze w Polsce? Tutaj pan Olaf w pewnym sensie mówił, no upraszczanie, prawda? Czyli redukcja zapisów, upraszczanie systemu podatkowego, o którym za chwilę też wspomnimy, to powinien być kierunek. Czy konstytucja dla biznesu może coś waszym zdaniem zmienić? Paweł Majtkowski, Monika Kurtek. Paweł Majtkowski, bardzo ja proszę. Jestem wywołany. Znaczy w dalszej części programu mamy rozmawiać o takim badaniu, które zostało przeprowadzone i dotyczy tego, jak postrzegają przedsiębiorcy nasz system podatkowy. Mówiąc krótko, w skali 5-stopniowej na 2. Tak, i to, na co narzekają najbardziej, to na zmiany. I teraz no, powiedzmy, że to jest takie wprowadzenie do tego, co chciałem powiedzieć. To znaczy mamy dwa rodzaje zmian u nas w Polsce związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. To znaczy zmiany, które rzeczywiście coś dobrego przynoszą, no i zmiany dla samych zmian, albo zmiany, które pogarszają sytuację przedsiębiorcy. I ja w Konstytucji dla biznesu dostrzegam co najmniej kilka takich zmian, które mogą poprawić sytuację przedsiębiorców, ale znowu tak, znaczy tu bym nawiązał trochę do tego, co wcześniej powiedzieliśmy. Bardzo bym chciał, żeby rzeczywiście w Polsce działała ta zasada, że za każdy nowy przepis kasujemy dwa inne. Niestety, jak czasami przyglądam się tak dokładnie pracy naszego parlamentu, Sejmu i Senatu, to obawiam się, że idea jest pewnie słuszna. Nie wiem, jakby to wyglądało w praktyce, bo oczywiście mniejsza liczba przepisów zwykle skłania nas do większego skupienia się na tym, nad czym pracujemy. Ale ogólnie
dostrzegam często duży problem w kwestii skupienia się nad tym, na czym pracuje nasz parlament. Więc to jest pewien problem. Natomiast rzeczywiście, znaczy, mamy tam sporo zmian, mamy trochę zmian dobrych. Wierzę, że te zmiany dobre jakby przeważają nad tą pewną, nad tym pewnym bałaganem, który będzie wynikał ze zmian w ogóle. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. To teraz szczegóły tego, o czym Ta nierejestrowana. Muszę powiedzieć, że jestem dosyć dużym zwolennikiem tej koncepcji nierejestrowanej działalności gospodarczej. Jak czasami przyglądam się i czytam te projekty ustaw, to oczywiście cieszę się, że to zostaje wprowadzone, ale tak się zastanawiam, dlaczego nie mogliśmy tego zrobić 10 lat temu, 15 lat temu, czy 20 lat temu i żyć już troszeczkę w innej rzeczywistości dzisiaj. Przypomnę, że była ustawa Wilczka, która... 23 grudnia 1988 roku, 6 rozdziałów, 54 artykuły, 11 koncesji. Otworzyłem sobie przypomnienie właśnie tej regulacji. Mówiąc krótko, podstawowa zasada, czyli co nie jest zakazane, jest dozwolone. Inna zasada, pozwólcie działać. Na tym się opierały te przepisy. Często się do tego wraca dzisiaj. Wraca się i mówi się o tym w Konstytucji dla Biznesu. Niestety przy okazji nie wspomina się o tym, że jest jeszcze co najmniej kilkaset regulacji i działalności, które są koncesjonowane, licencjonowane i które nadal są regulowane, więc ta zasada nie może obowiązywać w momencie, kiedy są inne przepisy, które ją wykluczają. Natomiast ja bym może nie skupiał się nad tym, dlaczego nie było to wcześniej wprowadzone, chociaż też nad tym ubolewam, ale najważniejsze jest, co możemy zrobić dalej. Konstytucja dla biznesu, jakkolwiek byśmy jej nie kibicowali, bo Centrum im. Adama Smitha jakby cały czas apeluje o to, żeby pewne zapisy się w niej znalazły i żeby modernizować ją do takiego stopnia, żeby faktycznie wprowadziła ona realne zmiany w polskiej gospodarce. Na razie niestety jest tworem troszeczkę PR-owym i nie boję się tego powiedzieć na antenie, że ma ona sprzedać pewną koncepcję tego, że rząd dba o przedsiębiorców, ale nie daje tego, czego ci przedsiębiorcy najbardziej oczekują od naszego rządu. Żeby to zaufanie rosło, żeby rosło zaufanie w ogóle obywateli do gospodarki polskiej, musimy żyć w kraju, w którym nie boimy się ryzykować, w którym nie boimy się ryzykować swoimi inwestycjami, pieniędzmi i w których nie boimy się, że popełnimy błąd. Bo w tej chwili mamy sytuację, w której praktycznie na każdego z nas w prawie znajduje się hak. To jest tylko kwestia, jak interpretujemy prawo, a tak nie może być. Nie może być sytuacji, że jeżeli tylko urzędnik będzie chciał, to ma do czego się do nas przyczepić. Musimy wiedzieć, że jeżeli działamy w dobrej wierze, jeżeli pracujemy ciężko, pracujemy na swój byt, na byt swojej rodziny i na budowę silnego państwa, to musimy być chronieni przez to państwo, tak jak to się odbywa w innych krajach, jeżeli już tak porównujemy się do Unii Europejskiej, nawet w Unii Europejskiej, w której przedsiębiorca, jeżeli naprawdę świadomie nie zrobił błędu z premedytacją, narażając w tym momencie Urząd Skarbowy na straty, to może liczyć na pomoc tego urzędu w naprawieniu błędu i podaje mu się rękę. U nas niestety zasypuje się solą i zostawia się zgliszcza po przedsiębiorcach. I co gorsza, dzisiaj każdy przedsiębiorca panu powie, że boi się, że być może łamie przepisy nieświadomie lub nie wiedząc tego, w którym miejscu, a wie o tym, że ktoś może się o to przyczepić. Więc nie powinno tak to wyglądać. Musimy dbać o to, żeby wszyscy przedsiębiorcy byli traktowani równo. I ile kibicuję idei tego, żeby nie rejestrować przedsiębiorstw, żeby jak najbyło prostsze rozliczanie, o tyle bardzo prosimy, aby wszystkich traktować na jednakowych, równych zasadach. Nie powinniśmy dzielić małych, średnich, większych. Wszyscy powinniśmy płacić niskie podatki, wszyscy powinniśmy nie bać się ryzyka i wszystkich nas powinny dotyczyć te same proste przepisy. Więc nie dzielmy przedsiębiorców do kwoty mniejszej, do kwoty większej, od większej. Ci płacą tyle, ci mają takie przywileje. To w tym momencie wprowadza chaos i nadużycia. I niestety jest pożywką dla korupcji. Powinniśmy tego unikać i tworzyć jednolite prawo, jednakowe dla wszystkich. Monika Kurtek. Tak, no ja chciałam tutaj wpisać się w te głosy, które padły, bo rzeczywiście, znaczy sama konstytucja dla biznesu nie wystarczy, to jest za mało. Dużo ważniejsza jest tak naprawdę właśnie cała ta stabilność przepisów i tutaj chciałam przywołać z kolei badanie Narodowego Banku Polskiego. Sprzed chyba 2 tygodni zostało ono opublikowane, gdzie właśnie przedsiębiorcy wskazują jako pierwszą barierę swojego przyszłego rozwoju, to są właśnie te zmiany w przepisach, te zmiany prawne.
Druga bariera to jest rynek pracy, coraz ciaśniejszy i tutaj w kontekście inwestycji i tego, o czym żeśmy mówili, czy przedsiębiorstwa będą inwestować, czy nie inwestować, na pewno część przedsiębiorców właśnie zostanie zmuszonych do inwestowania poprzez ten ciasny rynek pracy, czyli brak pracowników będzie wywoływał po prostu konieczność inwestowania, ale cała reszta no niestety może się z tymi inwestycjami nadal wstrzymywać, biorąc pod uwagę to, że na przykład no, uszczelnianie systemu podatkowego jest oczywiście rzeczą jak powinniśmy na to patrzeć jak najbardziej pozytywnie, ale zapowiadane jest dalsze uszczelnianie, więc to oznacza, że te przepisy jeszcze będą się zmieniać, prawda? Pojawiają się czasami znienacka różnego rodzaju rzeczy, jak na przykład 30-krotność wynagrodzenia i tutaj te składki. To było coś bardzo zaskakującego, ostatecznie nie weszło w życie. Prawda? Dokładnie, więc no, żebyśmy unikali też, czy rząd, żeby unikał właśnie takich pewnych zaskakujących czasami ruchów, dlatego że to no, niestety przedsiębiorstwo buduje właśnie jeszcze tą niepewność i raczej powoduje, że te przedsiębiorstwa też raczej nie myślą o swoim jakimś tam... Wstrzymują się z inwestycjami, na przykład mają gotówkę, ale wolą na razie ją zachować niż wydawać, na potwierdzenie tego, tak, co pani mówi, pani Moniko, i tych badań Narodowego Banku Polskiego, to o czym pan Paweł wspomniał, czyli ten raport firmy KPMG. Firmy miernie oceniają polski system podatkowy, a najgorzej właśnie jego stabilność. Według uczestników 8. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG drugi rok z rzędu ten system podatkowy w Polsce został oceniony na 2,2 punktów w pięciostopniowej skali spośród różnych badanych kryteriów i części tego systemu podatkowego, czy tych aspektów funkcjonowania w tym systemie najsłabiej respondenci oceniają. Otóż właśnie stabilność tego systemu na 1,6 w pięciostopniowej skali. No i to jest słabiej niż rok wcześniej. Macie Państwo nadzieję, że ta stabilność kiedyś się, Panie Pawle, w Polsce poprawi, że tych przepisów nie będzie aż tak dużo, w sensie nie będą tak często zmieniane? Co właściwie musiałby wydarzyć się i wpłynąć? Problem jest taki, że to nie jest odkrycie. To znaczy my to jakbyśmy nie słyszeli, nie czytali tych badań, pewnie byśmy się tutaj wszyscy zgodzili, że no to co pan Olaf mówi, rzeczywiście tak? Potrzebujemy ta stabilność. Tak. Nie wypracowaliśmy sobie, czy też nasz parlament, czy nasi politycy, czy też elity nie wypracowały żadnego systemu wprowadzania zmian w sposób zapowiedziany. Mamy problemy z konsultowaniem tego rodzaju projektów. Mamy wszystko, z czym dzisiaj dysponujemy, to takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że podatki trzeba wprowadzać do końca listopada poprzedniego roku i właściwie, no, znaczy i wtedy wszystko już można zmienić tak naprawdę od nowego roku, jeżeli tylko parlament zdąży do końca listopada. Nikt nie zdecydował się na to, żeby w pewnych swoich zapowiedziach wprowadzić jakiś taki system, który dawałby i przedsiębiorcom, i Polakom więcej czasu na dostosowanie się do takich zmian. Więc oczywiście doraźnie w różnych sytuacjach, tak jak obserwowaliśmy chociażby w sprawie tej 30-krotności wynagrodzenia, no, pojawiły się różnego rodzaju dyskusje, zatem postanowiono to odłożyć o jeden rok, ale powiedziałbym, że no, już samo to, żeśmy o tym dyskutowali, że pomysł był taki, żeby to zrobić właściwie w ciągu 2 miesięcy, pokazuje, że chociaż dyskutujemy o tej potrzebie, to nie ma tej świadomości. I z jednej strony to jest trochę tak jak z oszczędzaniem. Znaczy, z jednej strony wszyscy wiemy, że trzeba oszczędzać, ale kiedy przychodzi do oszczędzania, to okazuje się, że zawsze jest jakiś lepszy pomysł na wydanie pieniędzy w danym miesiącu, w danym roku. Już trudno mi tak naprawdę znaleźć, znaczy tak naprawdę powiedziałbym, że mentalnie musimy się jakoś zmienić i nie wiem, co musiałoby się stać, żebyśmy zaczęli w taki sposób myśleć. Mam nadzieję, że przede wszystkim politycy w którymś momencie wyciągną wnioski i doczekamy się jakiegoś takiego przemyślanego sposobu wprowadzania zmian, bo jeśli już te zmiany mają następować, to powinny być robione właśnie powinny być wprowadzane w sposób przemyślany przez dłuższy czas, żeby wszyscy mieli czas na to, żeby się do tego przyzwyczaić. I też jak czytałem te badania, to zacząłem się zastanawiać, czy czasami nie jesteśmy w pewnych sytuacjach w takich konstrukcjach, że może lepiej czasami zostawić gorsze rozwiązanie, ale nie zmieniać go
niż dokonywać niektórych zmian tak jak my te zmiany dokonujemy. No tu bym postawił znak zapytania, bo nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale czasami mam wrażenie, że znajdujemy się w takich sytuacjach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, pytanie kieruję do naszych słuchaczy, że jednocześnie trwają bardzo intensywne prace nad jeszcze ważniejszymi, być może z Państwa punktu widzenia, zmianami, coś, co właściwie każdego z nas dotyczy, czyli prawo pracy, kodeks, który obowiązuje w Polsce od 1974 roku. Według specjalistów jest przestarzały, jest skomplikowany i nie przystaje do dzisiejszych realiów rynku pracy. Dlatego pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, która próbuje wypracować no właśnie pewne wspólne ustalenia, tak by ostatecznie zmienić ten kodeks. Na przykład komisja może zaproponować takie zmiany, które ograniczą możliwość dorabiania do etatu. Czy na przykład propozycje mogą dotyczyć rozwiązywania umów na okres określony, a także zasad przechodzenia na samozatrudnienie. Nie jest jeszcze przesądzone, czy komisja zaproponuje na przykład zmiany w przepisach dotyczących palaczy. Tam była taka informacja, że być może trzeba będzie takie przerwy na papierosa odpracować. Czy Państwo się zgadzają, że kodeks pracy rzeczywiście jest na tyle stary, na tyle skostniały i na tyle nie przystaje do tego, co dzieje się w 2018 roku, że te istotne zmiany są naglące i są niezbędne? Olaf Wojak. To znaczy, tak, mamy kompletnie niedostosowany system zatrudniania, zawierania umów do warunków panujących w XXI wieku. Mam jednak obawy, że nasz rząd nadopiekuńczo podchodzi do kwestii zawierania umów przez obywateli, bo tam, gdzie dwie strony chętne zawierają umowę, chętnemu nie dzieje się krzywda. I jedynym dobrym rozwiązaniem jest, aby uwolnić możliwość zawierania umów, tak, abyśmy to my sami samodzielnie decydowali, na jakich warunkach chcemy je zawierać, aby państwo nie czuło się odpowiedzialne za nas i za to, jakie umowy zawieramy. Ja myślę, że to jest kwestia też podatków, otwierania firm, tej odpowiedzialności za prawo, wszystkiego tego, o czym dzisiaj mówiliśmy w całej audycji, tego, aby rząd przestał chcieć myśleć za swoich obywateli. Pozostawił to zaufanie do ludzi, którzy tu żyją, iż mogą być odpowiedzialni za swoje życie. To dotyczy naszych emerytur, to dotyczy podatków i to dotyczy również prawa pracy, bo nie trzeba ingerować w umowy zawierane, nie trzeba mówić o tym, co jest umową śmieciową, nie trzeba likwidować części umów, nie trzeba mówić, na jakich warunkach ma być podpisywana umowa. Nie wiem, kwestia palaczy to jest jakiś absurd, tak? Ta kwestia zawsze była rozwiązywana między pracodawcą i pracownikiem, a jeżeli są jakiekolwiek kwestie sporne, to od tego są sądy i nie należy w ogóle wnikać. Rząd nie powinien zajmować się takimi drobiazgami. Ja bym tylko dodał taką uwagę metodologiczną, że prawnicy, jeżeli chodzi o kodeks pracy i przepisy pracy, mówią o semi-imperatywności tych przepisów. Strasznie trudno. Przepraszam za takie trudne spojrzenie, ale generalnie chodzi o to, że kodeks pracy semi-imperatywny. Chodzi o to, że te przepisy, które tam się znajdują, one działają w jedną stronę. To znaczy w każdej chwili w umowie możemy zapisać coś lepszego niż to, co znajduje się w kodeksie pracy. Natomiast nie można schodzić poniżej pewnego minimalnego poziomu, który jest zagwarantowany w kodeksie pracy. Więc to tylko taka uwaga odnośnie tej swobody umów. Oczywiście, jeżeli ktoś... Znaczy nie wiem, znaczy tutaj mówiliśmy o tych przepisach dla palaczy. No, to jest też trochę tak, że na etapie już tych komisji kodyfikacyjnych prawa pracy było kilka. Ja już też w swoim życiu trochę takich dyskusji o kodeksie pracy prowadziłem i nic z tego nie wynikało. Więc miejmy nadzieję, że teraz ta zmiana nastąpi, bo też wydaje się, że jest dosyć, z uwagi na to, co się dzieje na rynku pracy, myślę, że mamy taki moment, który sprzyja temu, żeby dyskutować i przyjąć nowy kodeks pracy. Wydaje mi się, że wcale kluczowe nie będą te zapisy, o których dzisiaj się dużo pisze w mediach. Myślę, że kluczowe będą rzeczywiście te zapisy dotyczące samych konstrukcji umów. Ja jestem zwolennikiem osobiście takiego, bym powiedział, pewnego takiego pokoleniowego, znaczy generalnie chodzi mi o to, żeby osoby, które pracują na etacie, zrzekły się odrobiny swojego bezpieczeństwa związanego z tym, że mają umowy o pracę, że mają umowę o pracę na czas nieokreślony i tą frakcję, ten element tego bezpieczeństwa przekazać tym wszystkim, którzy pracują
na tak zwanych umowach śmieciowych. Nie lubię tego określenia, ale takiego używamy. I to byłby dla mnie klucz takiego, trochę liberalizacja, bo tutaj... Panowie, tu nie ma złotego środka. Złotym środkiem jest wypracowanie umów pomiędzy dwiema stronami, które są zainteresowane. Monika, tak, ostatnie zdanie. Podsumowanie należy do kobiety. Myślę, że tak. Ten kodeks rzeczywiście jest stworzony wiele lat temu i on pewnie wymaga zmian. Te zmiany też były dokonywane w ostatnich latach. No kwestia chociażby elastyczności, prawda, pracy. Tutaj żyjemy w innych czasach, tak? Nowe technologie, możliwość pracy z domu, te wszystkie elementy powinny być oczywiście uwzględniane, ale też mi się wydaje, że znalezienie tego złotego środka, ogólnie rzecz biorąc, jest kluczowe, ale będzie trudne. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, Olaf Wojak, Centrum imienia Adama Smitha, Paweł Majchowski, ekonomista. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za udział w audycji. Patrycjusz Wyżga, kłaniam się. Do usłyszenia. Powtórka programu. Dzień dobry, witam Państwa w programie Jakim Prawem. Dzisiaj naszym gościem jest Barbara Surdykowska, Komisja Krajowa NSZ Solidarność. Dzień dobry, witam Państwa. Pani Barbaro, aktualnie w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy toczą się prace dotyczące prawa pracy. Proszę powiedzieć, jakie zmiany w prawie pracy, w kodeksie pracy oczekiwałaby Komisja Krajowa NSZ Solidarność, no i generalnie Związek Zawodów? Należy rozpocząć od tego, że w tej chwili Komisja Kodyfikacyjna przygotowuje dwa projekty. Projekt zbiorowego prawa pracy i indywidualnego. Jeżeli chodzi o obszar zbiorowy, to dla nas kwestią kluczową jest wzmocnienie roli układów zbiorowych pracy. Chodzi nam o to, aby w sytuacji, w której jest reprezentacja związkowa, jak największe spektrum zagadnień dotyczących czasu pracy, dotyczących zasad wynagradzania, dotyczących warunków pracy było regulowane w drodze dialogu, prawda? W drodze dialogu pomiędzy związkiem zawodowym, pracodawcą i było to zawierane w układach zbiorowych pracy. Liczba pracowników objętych w Polsce układami jest niewielka i widzimy tutaj potrzebę wzmocnienia, tak aby dawało to elastyczność jednej i drugiej stronie stosunku pracy. To jest ogólne hasło, które oczywiście musi być wypełnione treścią. Jeżeli chodzi o indywidualny kodeks, to ja pozwolę sobie zacząć od takiej generalnej refleksji, że wydaje się, że przede wszystkim trzeba zdiagnozować sytuację na rynku pracy i pewne zmiany, które zachodzą i już zaszły. Szczególnie ważne jest to, aby zwiększać zdolność pracowników do znalezienia kolejnego zatrudnienia, tak zwaną zatrudnialność, czyli na przykład wspierać ich w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, tworzyć takie warunki pracy, abyśmy mogli dobrowolnie pracować dłużej, aby osoby, które zbliżają się do wieku emerytalnego, nie były wyeksploatowanymi wrakami człowieka, tylko osobami, w których kwalifikacje się cały czas inwestuje i warunki pracy pozwalają im na długą aktywność zawodową. A co do samych zmian w prawie, bo kodeks pracy to jest ustawa, która jest no dość leciwa z punktu widzenia naszego obrotu prawnego, a przede wszystkim była napisana w realnym socjalizmie. Oczywiście. I tutaj chciałbym się zapytać, co należałoby z punktu widzenia związku zmienić, żeby po prostu było pracownikom łatwiej, lepiej, czy może bardziej sprawiedliwie? Tutaj ma pan całkowitą rację. Przede wszystkim kodeks był poddawany bardzo wielokrotnym nowelizacjom. Jest ustawą, która najzwyczajniej w świecie jest trudna w stosowaniu. To najlepiej widać, w moim odczuciu, na przykładzie rozdziału dotyczącego czasu pracy. Stąd też takim podstawowym oczekiwaniem, które można adresować wobec na przykład rozdziału dotyczącego czasu pracy, jest takie uproszczenie tych przepisów, aby one były bardziej przyjazne, łatwe w stosowaniu dla obu stron stosunku pracy. Pewna elastyczność powinna się znaleźć, powinna mieć miejsce w układach zbiorowych pracy, tak jak już wcześniej powiedziałam, ale przede wszystkim jest ważne to, aby te przepisy były czytelne. I szczerze mówiąc, patrząc na dotychczasowy etap prac Komisji Kodyfikacyjnej, co należy podkreślić, te prace się jeszcze nie zakończyły, zakończą się w połowie marca zgodnie z obecnym stanem wiedzy. Przykładowo dział dotyczący czasu pracy, który już zaczął być komentowany w mediach, wydaje się przede wszystkim o wiele zbyt skomplikowany, nieprzejrzysty i potencjalnie rodzący jeszcze większą liczbę pytań później dotyczących stosowania go w praktyce. Czasami lepiej jest zburzyć jakąś konstrukcję całkowicie do fundamentów i postawić ją od początku, niż dobudowywać kolejne elementy, kolejne rozwiązania na konstrukcji, która wydaje się mocno problematyczna. Stąd też nie chciałabym się koncentrować na jakichś konkretnych zagadnieniach, czy będzie przerwa na papierosa musiała być odpracowana, czy nie, tylko powiedzieć, że pewne fundamentalne pytania sobie trzeba postawić, czemu ten dział ma służyć. Ma przede wszystkim służyć temu, żeby była gwarancja prawa do wypoczynku, reszta w układach zbiorowych. Dział musi być prosty i jednoznaczny w stosowaniu. No ale chyba też musi być gwarancja czegoś takiego, co się nazywa godziny nadliczbowe, prawda? Bo do tej pory, ja przynajmniej wiem ze swojej praktyki, był problem z tym. I te przepisy, które funkcjonowały
zmarły, to tak naprawdę no, były w bardzo różny sposób interpretowane i nie gwarantowały ani pracownikom, ani pracodawcom takiej zwykłej stabilności prawnej i możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia, od kiedy naliczamy godziny nadliczbowe, a kiedy ich nie naliczamy. Oczywiście, tutaj pan poruszył bardzo szerokie różnego rodzaju spektrum problemów. Jedną z kwestii, którą tutaj warto poruszyć, mówiąc o godzinach nadliczbowych, jest fakt, że pamiętajmy, że komisja kodyfikacyjna oczywiście ma dużą swobodę działania, ma, tak powiem, dostarczyć produkt, który ocenia jako najlepszy, ale pewną swobodę jej działania ogranicza wiążące polskie umowy międzynarodowe. I na przykład chcę zwrócić uwagę na to, że przy ocenie Europejskiej Karty Społecznej, której Polska jest stroną, wielokrotnie podnoszono, że Rada Europy podnosiła, że oddawanie czasu wolnego w wymiarze 1:1, które w tej chwili, czyli tak zwane oddawanie bez wniosku pracownika, które ma praktycznie najczęściej miejsce, jest sprzeczne z zasadą prawa do wypoczynku. Nie ma tutaj tego elementu zrekompensowania, zrekompensowania dodatkowego wysiłku. I więc dlatego na to zwracam uwagę w tej chwili, żeby podkreślić, że oczywiście tym pewnym takim zupełnie zewnętrznym, ale nie podlegającym żadnej dyskusji, ograniczeniem pewnych rozwiązań jest to, aby zarówno z punktu widzenia prawa unijnego, tutaj na przykład zagadnienie wliczania dyżuru do czasu pracy jest takim punktem odniesienia, patrząc na dyrektywę o czasie pracy, były one realizowane, prawda? Czyli tutaj swoboda komisji kodyfikacyjnej nie jest całkowita. Ja myślę, że jest jeszcze taki dość jeden duży problem, o którym nikt nie mówi, a mianowicie czas rozstrzygania sporów pracowniczych. Z mojego doświadczenia jako adwokata wynika, że to jest jeden chyba z bardziej niedofinansowanych działów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sądów. I tak sobie myślę, że jeżeli pracownik otrzymuje wypowiedzenie stosunku pracy i to wypowiedzenie biegnie i jest 3 miesiące, a sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy, na przykład na 4 miesiące po upływie wypowiedzenia, czy 5 miesięcy po upływie wypowiedzenia, a w Warszawie terminy są mniej więcej co 5 miesięcy, to taki proces zaczyna być fikcją, bo mamy jeszcze do tego przepis, że jak tam nastąpiły jakieś zmiany, które uniemożliwiają przywrócenie pracownika, to są niemożliwe i niecelowe. No to po takim okresie procedowania, który z wyrokiem sądu prawomocnego jest bliski 2 lat, to zaczyna być to fikcją. I czy nie powinniśmy czasem tego zmienić, żeby sądom wprowadzić terminy zawite do rozstrzygania tych sporów? To nie są bardzo skomplikowane spory, powiedzmy sobie szczerze. Tutaj, o ile się znam efekty dotychczasowych prac komisji kodyfikacyjnej, przede wszystkim akcent jest położony na pewnego rodzaju mediacje i działania przedsądowe, tak, aby przywrócić możliwość rozstrzygania sporów w postępowaniu. Tak, tylko mediacja zabiera strasznie dużo czasu jednak. Tak, ale generalnie założenie jest takie, no, pewnej możliwości oddziaływania także na przewlekłość postępowania przez liczbę spraw, które będą trafiały do sądu. Tutaj oczywiście trzeba nadmienić, co już pewnie słuchacze wiedzą z różnego rodzaju przecieków medialnych od członków komisji kodyfikacyjnej, że przygotowywane są bardzo radykalne zmiany, jeżeli chodzi o sam tryb wypowiadania. Tutaj przede wszystkim prezentowana jest w tej chwili koncepcja, w której pracodawca będzie musiał poinformować pracownika o zamiarze wypowiedzenia, wysłuchać pracownika, tak jak to ma miejsce na przykład w tej chwili przy zastosowaniu kary porządkowej. Więc następnie wprowadza się pewne ograniczenie dotyczące ochrony przed niemożnością złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby. Mówiąc tak najprościej, aby pracownicy nie uciekali na L4, kiedy dowiedzą się o tym zamiarze ze strony pracodawca wypowiedzenia. No, chcę to na tą kwestię zwrócić uwagę, że jak w samej komisji kodyfikacyjnej widać, że są bardzo różne poglądy i następuje no, zderzenie różnego widzenia tej koncepcji, prawda? Czy warto wprowadzać tą konstrukcję rozmowy z pracownikiem, wprowadzenia obowiązku poinformowania pracownika o planowanym zamiarze wypowiedzenia mu umowy. To na pewno byłaby zmiana bardzo doniosła, która by na pewno wpisywała się w pewne większe takie upodmiotowienie pracownika, prawda? Możliwość bardziej partnerskiej relacji z pracodawcą. Myślę, że taka intencja przyświecała tym członkom komisji kodyfikacyjnej, które tego typu rozwiązanie promują. Ale oczywiście kwestia też, jakiego znaczenia ma odszkodowania, jakiego znaczenia ma przywrócenie do pracy. Komisja kodyfikacyjna proponuje wykupienie przywrócenia, czyli pracodawca będzie mógł przez pewne odszkodowanie, nawet w sytuacji, jeżeli sąd orzeknie o przywróceniu do pracy,
zrealizować ten wyrok poprzez odszkodowanie dla pracownika wyższej wysokości. Ja tutaj chcę podkreślić, że ważne jest także takie pewne prawnoporównawcze spojrzenie. Przykładowo odszkodowania zarówno w wypadku zwolnień grupowych, jak i odszkodowania w innych sytuacjach, kiedy dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, są w Polsce radykalnie niższe niż w większości państw unijnych. Ja oczywiście nie chcę tak mechanicznie mówić, że jeżeli coś jest inne niż gdzie indziej, to są te miejsca, które powinniśmy zmieniać, ale zazwyczaj taka sytuacja, w której radykalnie poziom ochrony jest inny, to są te miejsca, które powinny budzić szczególny namysł, czy nie wymagają po prostu innego rozwiązania na przyszłość. Ja myślę, że ten pomysł, o którym pani powiedziała, o tym odszkodowaniu, wykupieniu swego rodzaju odszkodowania, jest bardzo ciekawy, dlatego że ja wiem, no, prowadząc dość dużo takich spraw, że na przykład duże zachodnie koncerny bardzo często jak gdyby pozaprawnie, bo nie było takiej regulacji w Polsce, i te spółki stosowały tego typu zabiegi, że po prostu rozmawiały z pracownikiem, czyli mieliśmy ten aspekt, o którym mówiliśmy wcześniejszy, i zazwyczaj było tak, że rekompensowały to wypowiedzenie umowy o pracę ponadstandardową, czyli powyżej tego, co przewidywał kodeks pracy. I to były takie, moim zdaniem, w takich poważnych firmach dość powszechne zachowania, że generalnie możliwość taki zwyczaj rozwiązania na mocy porozumienia stron, które de facto jest motywowane, prawda, jakąś dodatkową gratyfikacją po stronie pracownika, no zawsze będzie miało mieć miejsce, no ze względu na swobodę, no, umów, prawda, możemy się tutaj umówić co do tego trybu rozwiązania. Różnego rodzaju motywy przecież zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika przeważają, czy kierujemy sprawę do sądu, czy prowadzimy ją do końca, czy idziemy w kierunku ugody już w trakcie tego postępowania. Ja tutaj, znaczy wydaje mi się, że po prostu jest bardzo wiele wątków, które można byłoby poruszyć, prawda? No to jest zupełnie kompleksowa, czeka nas zupełnie kompleksowa zmiana, jeżeli chodzi o kodeks pracy, a więc tutaj jest bardzo wiele tych elementów. Osobiście chciałam zwrócić uwagę, że na chwilę obecną mnie nie tyle niepokoi, co jest propozycja, które już poznałam ze strony komisji kodyfikacyjnej, ale raczej mam takie wrażenie, że niepokoi mnie to, czego tam nie widzę, tak? Czyli pewne elementy związane na przykład z pewną diagnozą, że jeżeli uważamy, i myślę, że do takiej tezy, no trudno się z nią nie zgodzić, że jednym z większych wyzwań jest wydłużenie aktywności zawodowej, czyli starszy pracownik powinien być przedmiotem szczególnej tutaj ochrony i szczególnego działania, to potrzebujemy pewnych rozwiązań, które są adresowane do tej grupy pracowników, czy z zakresu ergonomii, czy z zakresu PHP, czy z zakresu podnoszenia kwalifikacji, generalnie warunków pracy. I wydaje mi się, że to jest właśnie takie myślenie powinno być tym, że patrzymy na wyzwania, które istnieją na rynku pracy i zastanawiamy się, na ile proponowane rozwiązania są adekwatne do jednak zupełnie innej sytuacji. Czyli prawda? Dostosowujemy prawo do tego, co jest na rynku. Patrzymy po prostu, jakie ma znaczenie mają kwalifikacje, patrzymy na zmianę technologiczną, na digitalizację, na robotyzację, na te wszystkie procesy, które naprawdę pukają, uberyzację rozumianą jako zatrudnienie poprzez platformy, no te wszystkie zjawiska, które pukają za drzwiami, już nas czekają naprawdę w bardzo bliskiej przyszłości. A tak na koniec, pani Barbara, proszę powiedzieć, czy Solidarność byłaby za takim pomysłem? Tutaj ja mówiłem, że sąd by miał sztywny, wyznaczony termin do rozpatrzenia sporu pracowniczego. Mnie to interesuje z punktu widzenia praktyka i pewnie zwykłych ludzi, którzy chcą wiedzieć, w przeciągu pół roku będę miał załatwiony spór. Czy tak, czy nie? To wydaje się bardzo atrakcyjne rozwiązanie, aczkolwiek ja powątpiewam w jego możliwość. Pamiętajmy, że to nie jest tylko decyzja partnerów społecznych, to jest decyzja strony rządowej. To jest pewne bardzo określone, silne zobowiązanie, które na siebie wymiar sprawiedliwości organizacyjnie musiałby przyjąć. I pamiętajmy też w takim jednym aspekcie, jakkolwiek on by się banalny wydawał, no to sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej z punktu widzenia sądów, nie w tych największych miastach i pewnej dynamiki wpływu spraw w Warszawie, nie wiem, Poznaniu czy innych dużych miastach. Więc to na pewno nie jest takie proste do wprowadzenia, aczkolwiek oczywiście bardzo atrakcyjne z punktu widzenia takiej stabilizacji prawnej z obu stron stosunku pracy. Ja myślę, że to jest dość proste do wprowadzenia. Wymiar sprawiedliwości w Polsce potrzebuje tych wyzwań czasowych. Na tym będziemy kończyć. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem, szanowni państwo, była pani Barbara Surdykowska z Komisji Krajowej NSZ Solidarność. I dziękuję bardzo państwu. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Powtórka programu. Tadeusz Płużański, a moim państwa gościem jest Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15. Dzień dobry, panie rektorze. Witam serdecznie. Cóż, panie pośle, zanim posypiemy głowy popiołem, przyjrzyjmy się temu, co się dzieje w naszej polityce.
polityce krajowej, międzynarodowej. Wczoraj profesor Krzysztof Szwagrzyk gościł w Polskim Radiu 24 i powiedział dosyć ważną rzecz, zacytuję. Kto by mógł do niedawna jeszcze pomyśleć, że działalność Instytutu Pamięci Narodowej w Polsce będzie obiektem troski jednocześnie rządów Stanów Zjednoczonych, Francji, Izraela, Ukrainy i Bóg wie jeszcze kogo. Zdaniem profesora polski głos w narracji historycznej jest zdecydowanie zbyt słaby. Czy zgadza się pan poseł z takim poglądem? Rzeczywiście, zainteresowanie funkcjonowaniem organu państwa polskiego, jakim jest Instytut Pamięci Narodowej, no jest takim nowym, bo rzeczywiście do tej pory na arenie międzynarodowej nie odbiło się to jakimś echem, ale to pokazuje moim zdaniem coś, co do tej pory polska klasa polityczna, czy w ogóle politycy lekceważyli, czyli jak ważnym elementem polityki zagranicznej państwa, czy w ogóle polityki państwowej jest polityka historyczna, ponieważ nagle zaczynamy budować własną narrację, nie podczepiamy się pod jakąś narrację innego państwa, czy jakiegoś nurtu państw, tylko zaczynamy mówić własnym głosem, mówić trochę jasno. Późno. Oczywiście, że późno. Prawie 30 lat po okrągłym stole, panie pośle. Dokładnie. Jak to się stało? Nagle zaczynamy mówić, że nie podoba się nam nazywanie niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych polskimi obozami tylko z racji na taki skrót myślowy, bo część historyków czy polityków mówi jasno, nie, to były oczywiście niemieckie, ale my mówimy, wiecie, tak w skrócie, polskie, no bo one są lokowane na terenach polskich, oczywiście były wbudowane podczas okupacji niemieckiej, ale no one są dzisiaj w Polsce i my tak mówimy i sorry, nie obrażajcie się, ale my tak chcemy na to mówić. No a my mówimy nie, no nazywajcie to niemieckie, bo osoba, która myśli, że Polska leży gdzieś, gdzie poluje się na białe niedźwiedzie, myśli, że to są polskie obozy, a Polacy, którzy mieszkają na całym świecie, będą obarczani tym, co jest absolutnym fałszem, żeby naród polski przyczynił się do Holokaustu. Ale bardzo ciekawe słowa w tym kontekście wypowiedział słynny Jan Tomasz Gross, który chyba powinien być ścigany, przynajmniej tam formalnie zdaje się jest ścigany, ale nic z tego nie wychodzi, że zamiast pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie trzeba by postawić pomnik Żydom pomordowanym w domyśle przez Polaków, ale to nie są tylko głosy właśnie z zewnątrz, prawda? Bo jednak Jan Tomasz Gross funkcjonuje za granicą przede wszystkim, kiedyś Stany, dzisiaj podobno Berlin, ale w kraju słyszymy tego typu opinie. Pan Święcicki, pan Cimoszewicz, pan Gebert, wszyscy twierdzą, że Polacy mordowali Żydów. No i jak ten Zachód ma się przekonać, że było inaczej, skoro od nas wychodzą tego typu twierdzenia? Teraz przywołam jeszcze Aleksandra Smolara, prominentną postać środowiska Unii Wolności, Gazety Wyborczej, prezes Fundacji Batorego, mówi, że Polska jest krajem specjalnej troski. Jest tym krajem specjalnej troski, czy nie jest, jak pan poseł uważa? Wszystkie osoby, rzeczywiście można by było zaliczyć do, w cudzysłowie, autorytetów moralnych i rzeczywiście podejrzewam, że w domach rodzinnych, czy w bliższej, czy dalszej rodzinie taka opinia, że Polacy mordowali Żydów, no, była wpojona od dziecka. A to mogę podać przykład takiego fajnego cytatu z książki pana profesora Marka Chodakiewicza. A to jest specjalista, autorytet w rozmawiał z taką już w podeszłym wieku Żydówką w Australii, która mówiła właśnie, że Polacy to są strasznie antysemici. Strasznie antysemici, do jej brata strzelali nawet po wojnie. No to on się pyta z ciekawości, a co ten brat robił? No, mówię, był oficerem Wojska Polskiego, był zastępcą szefa Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W 1946 roku do niego polscy antysemici strzelali. Czyli i komunista takie... jeszcze w służbach represyjnych. Tak, no ale obraz Polaków antysemitów właśnie z tego tytułu wynika. I podejrzewam, że w rodzinach Cimoszewiczów, Święcickich, Gebertów, czy też Smolarów, taki obraz właśnie Polaków antysemitów porzucali w budynki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, czy też odbijali żołnierzy podziemia niepodległościowego, no po prostu został wpojony. I naprawdę tym państwu nie da się z głowy tego wytrzeć, bo dla nich to jest niestety taka bardzo silna kalka, która jest absolutnie niezgodna z prawdą historyczną. No co zrobimy? No,
rzeczywiście gro funkcjonariuszy tego aparatu represji po 1944 roku no, stanowiła mniejszość żydowska. No, nie jesteśmy w stanie tego zmienić, takie są fakty, no, a ci państwo po prostu patrzą przez tą kalkę tego aparatu represji, który no, spotykał się z reakcją ze strony czynników niepodległościowych. A, fajnie to określiła pani posłanka Krystyna Pawłowicz, nie wiem, czy pan poseł czytał tę wypowiedź, na zbliżającą się rocznicę czystek antyszydowskich, jakie komuniści urządzili w marcu 1968 roku, postkomuniści i opozycja znowu chcą, byśmy dziś, my Polacy, wolnej Polski, znowu przepraszali tym razem ich za ich antysemityzm przeprowadzony w ramach ich ówczesnych wewnętrznych walk między sowieckimi namiestnikami i dodała, proszę przeprosić Żydów za swojego ojca, pani Moniko Jaruzelska, inni potomkowie ówczesnych komunistycznych dygnitarzy, przepraszali się ich dzisiejsi ideowi następcy pośle Święcicki, europośle Rosati, pani Kwaśniewski i różni dzisiejsi celebryci i leniuchy żyjące z tego, co wasi dziadkowie i ojcowie z tych ponurych lat zostawili. Ja na przykład w przeglądzie prasy cytowałem artykuł, wywiad z doktorem Lechem Kowalskim dotyczący towarzysza generała Jaruzelskiego. No antysemita z niego rzeczywiście był potężny, robił antyżydowskie czystki w wojsku. Tak. No, a dzisiaj właśnie ci ludzie namawiają nas do tego, żebyśmy się bili w piersi, Marek Jan Chodakiewicz, profesor, był wczoraj w TVP Info. Dzisiaj patrzę na ekran TVP Info i widzę, że aresztowany został Władysław Frasyniuk, jeden z tych właśnie, którzy chcą, żebyśmy się bili w piersi, przepraszali za nasze zbrodnie. Ma zostać doprowadzony w kwestii przesłuchania związanego z zakłócaniem, smoleńskich uroczystości. Pan Frasyniuk został tylko i wyłącznie zatrzymany celem doprowadzenia, bo uchylał się od stawiennictwa w prokuraturze. Notorycznie się uchylał. Tak, no i taki instrument, kodeks postępowania karnego zna jak doprowadzenie osoby, która uchyla się od obowiązku stawiennictwa. No, nie został tymczasowo aresztowany, jest tylko i wyłącznie zatrzymany, jest podejrzany, że w tej chwili transportowany do prokuratury, po przesłuchaniu zapewne zostanie zwolniony do domu, no ale już słyszymy robimy z niego, my nie robimy, ale część opinii my publicznej informujemy. Tak, część opinii publicznej robi z niego męczennika, osobę, która jest prześladowana, prawda, przez dobrą zmianę. Takie już tweety dzisiaj rano czytałem. I tu musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Z nami był Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Powtórka programu. Autopromocja. W mojej audycji oddaję głos autorom książek. Lubię się trochę zgubić. Lubię, kiedy rzeczy są trochę tajemnicze i ekscytujące. Goście wspominają... Nie ujeżdżajcie, mój, na mnie nada ujeżdżać. Czyli my nie powinniśmy, Słowianie, emigrować, mój. Jego tak naprawdę zabiła nostalgia. A często sami zadają pytania. A czy pani nigdy nie zakochała się w kimś, kogo pani sobie wyobraziła? A potem w rzeczywistości okazało się, że ten ktoś był zupełnie inny. Między kropkami. Każdą sobotę o 19:15. Weronika Wakulska zaprasza. Czy inteligentny program może udawać człowieka? I na ile dobrze będzie to robił? Dziś w programie Zdziwienie Tygodnia zajmiemy się bliżej tematem interakcji człowieka z maszyną. Na różnym poziomie. Robota, chatbota czy prawdziwej sztucznej inteligencji. Punktem wyjścia naszej rozmowy jest praca polskich badaczy, która została zaakceptowana do druku w prestiżowym czasopiśmie Future Generation Computer Systems. W studiu moimi gośćmi będą dzisiaj pierwszy autor tej pracy, Leon Ciechanowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz współautorka tej publikacji dr Aleksandra Przeglanińska z Wydziału Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdziwienie tygodnia dziś 22:15. Anna Piotrowska zaprasza. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się czwarta. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Bardzo wyraźnie tłumaczę.
Legenda Solidarności. Znany opozycjonista Władysław Frasyniuk usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności osobistej dwóch policjantów na służbie. W środę rano został zatrzymany przez policję we Wrocławiu i dowieziony do prokuratury w Oleśnicy. Wcześniej dwukrotnie, mimo wezwania, nie stawił się w warszawskiej prokuraturze. Po przesłuchaniu i postawieniu zarzutów został zwolniony do domu. Platforma Obywatelska i Nowoczesna zaprotestowały przeciwko sposobowi zatrzymania Frasyniuka. W ocenie szefa PO Grzegorza Schetyny użyto nieadekwatnych środków w stosunku do stawianych zarzutów. Bardzo wyraźnie tłumaczył, dlaczego nie chce zgodzić się na przesłuchanie w taki sposób i w tej sprawie. I prokurator powinien to uszanować lub w inny sposób przeprowadzić z nim rozmowę, ale nie wykorzystując policję i kajdanki, no bo przecież to jest coś kompletnie absurdalnego. Wstydzę się za te zachowania. Prokuratura ma wiele możliwości, żeby doprowadzić do rozmowy z tym, któremu chce przedstawić zarzuty. Na pewno taką metodą nie jest wyciąganie z domu o 6 rano. Zatrzymanie Władysława Frasyniuka skrytykowała też przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz. W państwie PiS o godzinie 6 rano wyprowadza się skutego w kajdanki bohatera walki o niepodległość na przykładzie dzisiejszych wydarzeń i tych zdarzeń, do których doprowadziły działania i decyzje podjęte przez prokuraturę pod przewodnictwem pana Zbigniewa Ziobry. Możemy tylko sobie wyobrazić, jak będą działały sądy, kiedy ludzie Ziobry przejmą Krajową Radę Sądownictwa. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że każdy obywatel jest równy wobec prawa i powinien stawać na wezwanie prokuratury. Policja realizuje zarządzenie prokuratury, robi go zgodnie z prawem, z godnością. Frasyniuk został zatrzymany. Miał świadomość tego, że do takiego zatrzymania może dojść, skoro dwukrotnie na wezwania prokuratury się nie stawił. Zarzuty, które prokuratura postawiła Władysławowi Frasyniukowi, mają związek z protestem Stowarzyszenia Obywatele RP z czerwca zeszłego roku w Warszawie. Razem z innymi osobami blokował on przejście uczestników miesięcznicy smoleńskiej. Władysław Frasyniuk odmówił złożenia wyjaśnień i nie podpisał postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz protokołu zatrzymań. Komentując zatrzymanie, powiedział, że mamy dziś do czynienia z państwem bezprawia, państwem opresyjnym, które niszczy każdego obywatela stającego w obronie państwa prawa. NATO będzie miało dwa nowe dowództwa. O ich utworzeniu zdecydowali ministrowie obrony krajów Sojuszu na spotkaniu w Brukseli. Tworzona w ten sposób przez Sojusz nowa struktura dowodzenia ma usprawnić działania paktu na wypadek wojny i zapewnić większe bezpieczeństwo krajom członkowskim, także Polsce. O szczegółach z Brukseli Wojciech Cegielski. Pierwsze z dowództw ma być zlokalizowane w Ameryce Północnej i służyć do sprawnego przerzutu wojsk przez Atlantyk drogą powietrzną oraz morską. Drugie ma znaleźć się w Europie i pomagać w przemieszczaniu wojsk i sprzętu na kontynencie. Utworzymy nowe dowództwo, które zajmie się logistyką, przegrupowaniem wojsk i ich mobilnością. Poprawienie zdolności poruszania się wojsk i sprzętu jest kluczowe dla naszych możliwości odstraszania i obrony. Tłumaczył na konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Nieoficjalnie dyplomaci NATO przyznają, że dowództwa mogą zostać umieszczone w Norfolk oraz w Niemczech. Według moich informacji Niemcy są w tej chwili jedynym kandydatem do europejskiego dowództwa. Lokalizacja centrów będzie znana za 4 miesiące. W czerwcu na kolejnym spotkaniu ministrowie obrony zdecydują o czasie utworzenia lokalizacji dowództw oraz o tym, o ile trzeba będzie zwiększyć personel. Wyjaśnia sekretarz generalny NATO. Ministrowie zdecydowali też o utworzeniu na terenie Belgii Centrum do Walki w Cyberprzestrzeni. Wojskowi planiści szacują, że po zmianach w strukturach dowodzenia Sojuszu pracować będzie co najmniej 1000 osób więcej niż obecnie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. I wracamy do kraju. Nie będzie odszkodowań za reformę OFE. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew zbiorowy przeciwko ministrowi pracy, ZUS i kilku towarzystwom emerytalnym. Chodziło o reformę funduszy emerytalnych przeprowadzoną w 2014 roku. Wyrok jest nieprawomocny. Adwokat grupy rozważa apelację. Ksenia Maćczak. Pod pozwem zbiorowym podpisało się ponad 50 osób. Domagali się oni od Skarbu Państwa odszkodowań za bezprawne, ich zdaniem, przekazanie części składek z OFE do ZUS. I choć sąd w jakiejś części rację przyszłym emerytom przyznał, jak tłumaczył sędzia Rafał Wagner, kluczowy w tej sprawie był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku, który reformę OFE uznał za zgodną z konstytucją. Powód słusznie podnosił, że zostało naruszone zaufanie obywateli do państwa, że zostały zmienione zasady w trakcie realizacji tej umowy społecznej. Jednakże podzielenie tych zarzutów
nie było wystarczające do uwzględnienia powództwa. Adwokat grupy mecenas Paweł Kowalczyk nie wyklucza apelacji, ale w porozumieniu ze wszystkimi członkami grupy. Moim zdaniem było pole do tego, żeby dokonać innej wykładni niż to sąd przeprowadził. Najpierw adwokat chce się jednak zapoznać z pisemnym uzasadnieniem tego wyroku, choć jak dodał, w tym przypadku istnieje możliwość apelowania w kontekście ewentualnego późniejszego zwrócenia się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Koniec, czas na prognozę pogody. Czwartek dość pogodny, większe zachmurzenie i słabe opady śniegu możliwe na wschodzie. Rano lokalnie mgły. Temperatura od minus 3 stopni na wschodzie, przez plus 1 w centrum do plus 4 na zachodzie. Wiatr słaby na wybrzeżu, wzmagający się do umiarkowanego i porywistego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po czwartej wracamy do audycji Adriana Klarenbacha. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom. Marszałek senior Kornel Morawiecki, Wolni i Solidarni. Senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Czy prawo jest równe dla wszystkich, czy równi są wszyscy dla prawa? Nie na mnie oburzyła ta wypowiedź, bo on mówił o recydywie komuny, no bo to przecież chyba on pamięta.